Dada. 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 Co to jest? Jak się nazywa? Dobra, to gdzie gumeczka? Gdzie gumeczka jest? Tutaj, tak? Możemy to? Tok. Czeka. Cyk. To jest coś, czego tatuś nie potrafił na początku, wiesz, jak się urodziłaś. No, nie potrafiłem kuzyczka robić. Dobra, daj gumkę. A teraz robimy pach. Pyk, pyk, powiedz. Pyk. A nie gilgocz mnie. Na gilkę, a taką żurkę. Gotowa na nowy dzień? Tak? Będzie pełen wrażeń? Będzie fajnych przygód dużo? Tak? A ty jesteś wujek. Ja jestem wujek? Sama jesteś wujek. No, ja jestem wujek. A ty co jesteś? Ty niunia? Jestem wujek. A ja jestem tatuś, a nie wujek. Wujek? Możesz mnie nie cisnąć z rana? Tak. A ty jesteś synek. Haha, jesteś synek. A ja tatuś. Ty jesteś wujek. Sama jesteś wujek. Nie, ja jestem synek. A ty jesteś synek, okej, alternatywny dzień dzisiaj. Dzień dobry wszystkim, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Kochani, kolejny dzień przed nami, zaczynamy. Znowu miałem taką przerwę, nie? Z 3 czy 4 dni nie nagrywałem i czuję się tak pusto, że już nie mogę się doczekać, aż zacznę nagrywać tego vloga. Właśnie zacząłem, właśnie rozpoczynamy ten dzień tego vloga. Jeśli jeszcze nie obserwujesz mojego kanału, koniecznie to zrób. Dziękuję jeszcze, bo chyba nie podziękowałem, bo ten cały epizod z dziadkami już się skończył, więc dziękuję bardzo za, po pierwsze, za super przyjęcie vlogów, po drugie, za super przyjęcie moich dziadków. Moi dziadkowie są tacy zadowoleni, szczególnie babcia, jak czyta coś i mówi: o, pani Danusia, więc bardzo fajnie, że tak się zachowaliście kulturalnie i no, po prostu wam się to podobało. Też mam nadzieję, że nie robiliście nic na siłę. Dało się odczuć, że te vlogi wam się podobały. Zaczynam tego vloga za 3, 2, 1. Przyjechałem z Angeliką, żeby nagrać takiego, powiedzmy, lookbooka i zapomniałem wam pokazać wcześniej, zanim będę miał na nogach, buty, jakie mi przyszły od Kazara. Bardzo jestem zadowolony z tego zamówienia. Te buty już przyszykowałem na początku, już znacie. Ja już je miałem jakiś czas temu i postanowiłem, że teraz do tego lookbooku, do takich stylizacji, w zasadzie to nie będą nawet stylizacje, tylko że nałożyłem koszulę w kratę, taką flanelową, zimową, że każdy z tych butów będzie pasował do tej koszuli, zmieniając styl całej stylizacji. A więc tutaj mamy takie pierwsze, troszeczkę eleganckie, troszeczkę casualowe, jasne, kremowe buty, bardzo mi się one podobały, takie na podwyższeniu, tutaj takie ścięte czuby, no bardzo. Drugie buty od firmy Kazar, to jest już bardziej taka sportowa opcja, ale nadal to nie jest taki czysty sport. I casual, i na każde wyjście, i sportowo, myślę, że super będą się komponowały do tej samej stylizacji, do koszuli w kratę. Kolejna para, jeszcze dzisiaj czarnych nie było, zobaczcie tak naprawdę, jak się wszystkie te pary butów różnią. Tutaj mamy białe sportowe, tutaj mamy kremowe casualowe, a tutaj już mamy taką elegancję. Moja babcia powiedziała: Francja, elegancja. Jak wam się podoba? Długie za kostkę. To jest chyba mój faworyt. No, raczej zdecydowanie, ale wszystkie uważam, że świetnie pasują do stylizacji. Taka kolekcja jesień. Jestem bardzo zadowolony z tego zamówienia. Zapomniałem, że te też są z ostatniego zamówienia. Tu takie widzicie wyższe. Bardzo mi się podobają. Czarne, klasyczne czy zimowe. No, jesień, zima, powiedzmy. Tak bym to ujął. Dłuższe czarne. Zobaczcie, możecie ocenić. Naprawdę to są moi zdecydowani faworyci. Niggas get chipped like staccato, send a wave through the hood, now sounding like vibrato. Wszystkie te pary, które wam pokazałem i jeszcze wiele, wiele innych możecie znaleźć na stronie Kazara. Link macie w opisie. Wchodźcie pod ten film, klikajcie, kupujcie, miłych zakupów, bo naprawdę warto. Każdy znajdzie coś dla siebie. Buty są naprawdę spektakularne, serdecznie zapraszam. Byłem przed chwilą w sklepie i wpadłem na pomysł, tak nie wiedziałem totalnie, co chcę zjeść na śniadanie i wpadłem na pomysł, że zrobię, a zarazem pokażę wam, co
często jadłem na studiach. No jak studiowałem i co wtedy jadłem na śniadanie? Już raz, pamiętacie, wam pokazywałem kanapeczkę, że pire z groszku, że kurczak, że rukola. To był pierwszy tip. A teraz pokażę wam drugie. Tosty, może nie tosty, kanapki zapiekane w piekarniku. To są całe moje zakupy, które zrobiłem rano, ale koronka dla Angeliki jak wstanie odpada, bo tego nie używamy do śniadania. Szynka też nie, masło jedno też nie. Czy coś jeszcze? Tak, to już są wszystkie rzeczy, których użyjemy. I zobaczcie, wygląda prosto, prawda? Wygląda po studencku, oczywiście nie tak wcale biednie. Jednak czasami z Adrianem staraliśmy się urozmaicić kuchnię, więc to też nie jest tak, że to zawsze była, nie wiem, kanapka z serem albo coś. Więc mamy tak, mamy jajka, mamy chleb, mamy ser, kostki sera do starcia, mamy masło, mamy tu taki boczek. Bardzo się cieszę, że taki znalazłem, bo myślałem, że będę kroił, a znalazłem taki krojony, ale nie w kostkę, tylko w takie, widzicie, paseczki, więc idealnie, idealnie tak jak potrzebujemy do śniadania. Chili rozdrobnione będzie na ostro, ale wystarczy tylko, że tego nie użyjemy i smak będzie już bardziej neutralny. I teraz tak, mamy dwa rozbełtane jajka, dwa albo trzy, zobaczymy czy mi starczy, mam nadzieję, że tak. Do tego mamy tutaj starty ser i dodany boczek. Dodajemy wszystko do siebie, czyli jajko łączymy z serem i z tym boczkiem. I jak już dobrze wymieszamy, kładziemy na chleb, który jeszcze nie posmarowałem masłem, ale powinienem, więc za chwilę posmaruję. I na to po prostu wyłożę takie coś. I zobaczcie, mamy tu ten farszyk. I kładziemy to na kanapki. Nie za dużo, ja zawsze dam za dużo, bo ja tak lubię, jeśli chcecie tak bardziej, wiecie. No nie powiem, że fit, bo tu jest tyle sera i wszystkiego, więc to na pewno nie jest śniadanie fit. Nie mylcie tego, że jak byliśmy trenerami z Adrianem na siłowni, jak byliśmy studentami, to że jedliśmy fit. Różnie się zdarzało, czasami nie było hajsu na fit. Teraz, nie wiem na ile minut, bo nigdy tego nie przestrzegałem, ale wkładamy do piekarnika i aż ten ser się zapiecze. I mamy fajne tosty. Zobaczymy jak wyjdą, bo już nie robiłem ich z 5 lat. Jak ja dawno tego nie jadłem, czy to widać dobrze na aparacie. Zapieczony serek, zapiekł się też boczek. Ostatnia rzecz, szczypiorek, pach. Tu już tak na zimno, nie? Po wszystkim. Muszę tak pokazać, bo nie daruję sobie jak coś źle nagrałem, a chcę wam pokazać jak to wygląda finalnie. Także zobaczcie, zapieczony ser, grzaneczki, boczek. Do tego na koniec już świeży szczypior. I mamy takie śniadanko, grzaneczki gotowe. Korki, korki, korki. Jak ktoś mówi, że w Warszawie nie ma korków, oczywiście o jakichś tam porach to kłamie, naprawdę. Ale widzowie, bijemy brawo. Po pierwsze, ponieważ dostałem maila z informacją, że roczna współpraca, którą miałem, no nie mogę jeszcze powiedzieć z jaką firmą, ale którą już miałem, chce ze mną przedłużyć kontrakt na 2023, także po pierwsze brawa dla mnie. Bardzo jestem zadowolony z tego, bo to fajna, fajna współpraca. Drugie brawa to już dla wszystkich, dla całego świata, ponieważ przeczytałem właśnie, że dzisiaj, właśnie teraz, właśnie w tym momencie, może nie w tym momencie, ale właśnie dzisiaj, została przekroczona liczba 8 miliardów ludzi na świecie. Czyli 8 miliardów ludzi jest na świecie, przekroczyło to tą liczbę. Także brawo dla ludzi. Jest nas bardzo dużo, a co to oznacza, że będą jeszcze większe korki w Warszawie. Ale to nic, bo na końcu, na mecie, na końcu tego korka, tego tylko tutaj na tamce, bo już wjeżdżam na nowy świat, jest kawa gingerbread latte w Starbucksie i ja do niego jadę. To dobrze, dobra, ja jadę do barbera. Jeszcze masz w lodówce, wiesz co? Czekoladową koronę. A czy kupiłeś mi papryczki jalapeno? Nie, ale przecież jest, są jeszcze. Właśnie zostały tylko trzy. No to jest. Na śniadanie ci wystarczy do moich kanapek, do moich tostów. No właśnie nie starczy, bo bym sobie wysypała taką górkę, ale to Eee. jakbyś mógł mi później kupić, to byłabym Dobrze, wdzięczna. kupię ci. Bo już zjadłem cały słoik, no nie wiem, co to się dzieje ze mną. Dobra, pa, pa. Jestem bardzo spóźniony, bo się zasiedziałem, bo miałem kilka rozmów telefonicznych, ale to nic, nic nie zmąci mojego spokoju.
I mam nadzieję, że mojego barbera też nie zmąci. Jakoś za szybko nie rośnie ostatnio. To możemy tu sobie zrobić. Nie, właśnie nie, dobrze, bo optymalnie wyglądam, super się czuję, tylko muszę częściej przychodzić, bo jest tak, mam zdjęcia nawet, jak od ciebie wyszedłem, nie? No. Czytam na drugi dzień, fajnie, fajnie, mija tam 10 dni, ja patrzę na zdjęciu, znowu zrobiłem zdjęcie i wyglądam, jakbym był miesiąc, nie? Ale to dobrze, bo wolę tak, żeby cały czas być na gotowy, wiesz, a nie czekać. So you don't know what you do. Mała przerwa w barberowaniu, muszę wyjść niestety, bo tutaj jak przyjeżdżam tego barbera, to kurde, nie mam miejsc parkingowych. I ja stoję, nie że źle, ja stoję ładnie przyklejony, no ale jednak troszeczkę nielegalnie i dostałem cynk, że straż miejska jest. No i faktycznie kurde jest. No i co ja mam zrobić? No dobra, muszę stąd uciekać. A może totalnie zmienić styl i tak wyglądać, widzowie? Jak Zorro. Lokat na kołach nie ma, także kolejny sukces. Jedziemy po Angelikę, jedziemy na spotkanie. Musimy jeszcze coś tam chyba w domu nagrać. Ona nagrywa jakąś kampanię jeszcze. Wymyśliłem, że po spotkaniu idziemy na randkę. No znowu? No właśnie, randki dawno nie było. Wiesz dlaczego? Wiesz, czym się różni randka od normalnego obiadu? Nie. Że idziemy na masaż. Nie? To dobra, to trzy opcje mam. No. Pierwsza opcja to masaż. No. Dzięki za podpowiedź. Druga opcja to listy do M, kino. I trzecia kolacja, znaczy obiad. Tylko obiad taki, że bez telefonów. To jest randka. Że nie siedzimy, żeby coś zjeść i tyle, tylko ani razu nie możemy telefonu dotknąć. I sobie siedzimy, rozmawiamy. Listy do M to jeszcze za wcześnie. Tak? Tak. Ale już się zaczęło, już jest od z paru dni. Ja jeszcze nie czuję świątecznego moodu. Czyli co? Na leniwca czy... Zaraz pomyślimy. Czyli masaż albo restauracja? Albo restauracja. No, jeszcze za wcześnie jest. Na listy dałem, tak? Tak. Tak mi się wydaje. Czy nie? No jak już są w kinie, to... Nie, za wcześnie. Zdecydowałaś się? Gdzie tak, w końcu? Ale sushi. A, czyli w ogóle już odpada masaż ani nic, tylko restauracja? Tak, bo ja mam za dużo spraw, kochanie. I sushi? Sushi pojedziemy. Dawno nie byliśmy. Tak. Dawno nie byliśmy w żadnej restauracji. Nie no, byliśmy w kilku, ale nie w takiej fajnej, więc... Dawno nie byliśmy na randce. Zawsze jemy obiad, jemy kolacji nie jemy na przykład. Nie. A teraz jest randka. Dobrze. Utrzymujmy to, że to jest randka. Ostatnio ja gotuję w domu. Tak, to prawda. Więc jemy dlatego w domu, no ale... Ja dzisiaj wieczorem też coś ugotuję. Nie, bo ja chciałam. Jaka kłótnia! Co chciałaś? Ja chciałam zrobić buratę z pomidorami i z tą zupę. To ja zrobię dla Nioni bułeczki jakieś słodkie. Powiem ci, że nie do końca mi to śniadanie smakowało. Co? Co? Dlatego, że było takie... Widzowie, jak ktoś lubi taki widzowie. Krok madame, czy coś jest tłusty, ja myślę, że zawsze zamawiałaś krok madame. Już mi nie smakuje. A tam nie ma śmietany, tam jest jajeczko, serek zjadłam i tyle. Zjadłam kromki już później, bo mi już takie ciężkie. I wyrzuciłaś? Nie. Wyrzucił? Nie, zjadłam. Pokaż się, chodź tu, pokaż minę. Nie, nie wyrzuciłabym jedzenia. No, no to dobrze, zjadłam. Bo się przestraszyłem. Zjadłam sushi, wieś mnie. Wyrzuciła. Nie, bo ci samochód zabiorę. Wyrzuciłaś. Wieź mnie, jesteś moim szoferem, proszę, jedziemy. Wyrzuciłam. Chowałam do lodówki dla ciebie na kółce. Nie mówiłem wam, ale kiedyś zgubiłem klucz w samochodzie. Klucz do samochodu w samochodzie. Już biorę rybkę, tak? I Charlie jakimś cudem miała go na foteliku. I ja, to błąd filmowy po prostu rodziców. Znaczy, no mój, ale że w filmach tylko takie błędy widzieliśmy. Na pewno i wy również. I jak wychodziłem z samochodu, bo chciałem pójść z tyłu go szukać, to Charlie nacisnęła zamknij. I ona w samochodzie z kluczem w rączce miała... Ile miałaś wtedy roczek? Czy 10 miesięcy pokazałaś, tak? Tyle było? No może i tak, 10 miesięcy miała. I ja do niej pokazuję, Charlie, kliknij to, naciśnij. I ona tak patrzy i nacisnęła i uratowała sobie życie. Prawda? Tak było? Taka historia była? Czy tatuś zmyśla? Była taka, prawda? Była? Opowiedz. Nie chcesz się gadać ze mną? A mogę cię zjeść? Pojemy rączki raz. Rączka. Nie rybka sama.
No mokra, bo wrzuciłeś do wody, a rybka lubi pływać. Rozumiesz? To jest toast Polaków. Rybko lubi pływać. Rozumiesz? Wujo, wujo do wuja. Trzymaj rączkę. Daj rączkę, znaczy. Idź, wytrzyj o moją koszulę, bo nie ma ręcznika. Wytrzyj ręce. Rybki niekoniecznie, ale dobra. Schowaj. Schować mam? Dobra. Chowam w bezpieczne miejsce. Do kieszonki, tak? Pach. Dziękuję bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że podobał Wam się taki vlog. Zauważyłem, że już większość ostatnio moich vlogów kończę tutaj, ale to tylko dlatego, że tutaj montuję, a żegnam się z Wami zawsze na koniec, bo czasami jak próbuję się nie pożegnać, co myślałem naprawdę, że jest Wam to obojętne, okazało się, że lubicie jak się żegnam. Lubicie jak jest taki koniec vloga, także żegnam się, dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że podobał Wam się taki vlog. Fajny dzień, energiczny dzień z rodzinką, z Angeliką. Widzimy się w kolejnych filmach, niech dzieje się magia, siema. Ta-da!